Jest to sztuka, która zadaje pytanie, czy naukowiec, czy nauka ma prawo wyposażyć jakikolwiek rząd, już nie mówiąc o rządzie, o dyktaturze, w broń masowego rażenia. Mówi o spotkaniu w 1941 roku wybitnych naukowców, Niemca Wernera Heisenberga i Duńczyka Nilsa Bohra. Heisenberg przyjechał na spotkanie, o którym do dzisiaj nie wiemy, jak się naprawdę potoczyło. Były bardzo różne wersje i o tym też jest sztuka. Mam kilka wersji. Widz sobie wybierze, jak to mogło być. To są takie teatralne sensacje XX wieku. Spektakl, który widzów bije w fotele. I tam się w pewnym momencie robi bardzo gorąco i ostro w tych rozmowach, bo oni się spotykają już po latach, kiedy jest to tak zawikłane, że jako duchy zaczynają dyskusję, jak to naprawdę było wtedy w 1941 roku w Kopenhadze. Tutaj następuje zderzenie dwóch różnych nacji, prawda? Dwóch różnych postaw. Spotykają się ludzie, przyjaciele, naukowcy i teraz co dalej? Tutaj jest bardzo dużo ludzkich emocji i myślę, że to jest ogromną wartością tego. Sztuka ma walor intelektualny dla mnie też. Ona emocjonalnie może poruszać, tym bardziej, że czasy są tak niepewne, że w jakiś sposób korespondują z niepokojami tamtej epoki, jakkolwiek przybrały chyba jeszcze bardziej wyrazisty, bardziej niepokojący, bardziej groźny kształt. Minęło 20 lat od czasu, kiedy myśmy to grali i z tym tą sztuką właściwie wychodziłem już, odchodziłem z teatru Wybrzeże, ale graliśmy to na scenie Sopockiej, zresztą w reżyserii też dyrektora Babickiego. Na pewno trochę inny kształt będzie miało to przedstawienie.